pracowałem przy produkcji wystaw w największych muzeach oraz galeriach londyńskich. Przez moje ręce przechodziły dzieła sztuki najwybitniejszych twórców, zarówno starych mistrzów jak Cézanne, Van Gogh czy dzieła Pabla Picassa. Wspólnie z moją żoną Julią wróciliśmy do Szczecina, żeby otworzyć kawiarnię. Tworzymy dania, które później staramy się zakląć w bajgla. Bajglu Botticelli, naszym sezonowym, letnim bajglu, czerpaliśmy inspirację z nie tylko włoskiej sztuki kulinarnej, ale mamy tutaj tekstury i faktury, które przypominają renesansowe obrazy. Tak jak dla wielu osób Szczecin leży na peryferiach Polski, dla nas zawsze Szczecin leżał w sercu Europy.